Przypomina dużą świnkę morską, ma piękne, rudo-czarno-białe ubarwienie i wojowniczy charakter. W obronie własnej potrafi stawić czoło nawet większemu od siebie przeciwnikowi. Mimo to ginie w zastraszającym tempie. Na jego teren wkracza gospodarka rolnicza, deweloperzy, drogi i parkingi. Chomik europejski powoli staje się w Polsce rzadkością. Przyrodnicy głośno apelują: chrońmy chomika, zanim będzie za późno. Na spotkanie z tym gryzoniem wyruszył Marcin Szumowski. Blisko gdzieś nory, tak żeby szybko czmychnąć do niej. Choć Magdalena Starat fotografowaniem przyrody zajmuje się od wielu lat, dopiero w tym roku udało jej się spotkać i uwiecznić na zdjęciach chomika. Mieliśmy taką szansę, żeby być stosunkowo blisko tego chomika i trafić na takiego, który się nas nie bał. Bo chomik europejski to wdzięczny model, choć ogromnie trudny do fotografowania. Ekstremalnie wymagający. Nasza przygoda z chomikami to w sumie 4 lata niepowodzeń i dopiero w tym roku osiągnęliśmy sukces. Chomika w naturze spotkać niełatwo, bo jest bardzo ostrożny i niestety z roku na rok coraz rzadszy. On znika z naszego kraju w tempie zastraszającym, bo w przeciągu ostatnich około 30 lat 70-80% chomika zginęło. Choć chomik ma wojowniczy charakter, przed koparką i spychaczem ucieka w strachu do norki.